Świat mrówek. Subskrybuj. Hej, cześć. Witam w świecie mrówek. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak tanio zrobić formikalium. Zapraszam do oglądania. A oto, co będzie potrzebne. Pudełeczka po drażetkach, najlepiej dwa. Słoiczek, w którym będziemy rozrabiać gips. Mała miarka do odmierzania ilości gipsu, jak i wody. I nasz oczywiście gips. Jest to najzwyklejszy, najtańszy gips budowlany. Jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że użyję większego pudełka, by gniazdo na dłużej starczyło. Bierzemy pudełko po drażetkach i usuwamy naklejkę. Polecam to zrobić za pomocą suszarki. Nadruk usuwamy za pomocą spirytusu. Teraz należy usunąć główną pokrywę. Ja to robię nożyczkami. Uwaga! A teraz mój patent na tanie, estetyczne karmidełko. Mam takich kilka w różnej wielkości. Polecam! Później w pierwszym pudełku wykonujemy nacięcie wzdłuż krawędzi boku, by łatwiej odlew wyszedł z formy. Nacięcie zaklejamy taśmą. A więc przenieśmy się do łazienki. W łazience gips rozrabiamy z wodą, mieszamy, zalewamy formę i czekamy, aż zwiąże. Korzystając z okazji, że gips jest jeszcze mokry, rzeźbimy korytarze. Ja używam do tego dłuta bądź wkrętaka. Dla lepszego efektu pomalowałem całość farbami akwarelowymi. Nie jest to co prawda najładniejsze gniazdo, ale w mojej opinii prezentuje się dobrze. A jak Wam się podoba? Wodę dostarczamy za pomocą pipety do małej dziurki.